boję się o zdrowie i życie mojej rodziny. Żona, wnuki mieszkają, córka, syn, a za dwa dni następne podpalenie. Ja już do policjanta powiedziałam wprost, bo już nie wytrzymałam wtedy o 5 rano, że kiedy zaczną działać, kiedy spłonie dom i przyjadą karawanem po zwłoki, wtedy będą jakieś działania? Ja dzisiaj stwierdziłam do jasnej cholery, kogo ja mam prosić o pomoc. No i tylko, no, państwo mi po prostu wpadli do głowy, no bo ja już nie wiedziałam, kto nam pomoże, jak nie telewizja. Na tej całej długości był żywopłot. Tak. I on spłonął. Spłonął, ale od wewnątrz. Od zewnątrz w ogóle na drugi dzień nie było śladu, widać, że był pożar. To było pierwsze ostrzeżenie? Pierwsze ostrzeżenie. Tu w tym miejscu przecięli siatkę i weszli, bo są ślady, jak szli w stronę altanki. Znaleźliśmy tutaj skrzynkę. Karnister z paliwem był 5-litrowy. Skrzynka była składana, wyłożona kocem i jakieś puszki. Czyli tutaj weszli, sobie, tak? Tak. Tutaj, tak? Tak. Czyli tutaj dostali się na teren pana posesji. Tak. Altana płonęła całkowicie. To... Widzi pani to? Bardzo. Ja 3 dni nie wychodziłam z domu, bałam się. Jak to się paliło, co pan myślał, bo to jest blisko domu? Już pan czuł zagrożenie? Takie... Bałem się, że po prostu ogień się przeniesie już na budynki, bo od temperatury styropian się zaczął, wytopił się w środku, już zaczęło się dymić. Zauważyłem to, kazałem strażakom, żeby wodą zaczęli lać po altance, bo już wędzarnia zaczęła się palić. No to rozumiem, że już policja tym razem, jak przyjechała, jest drugie podpalenie, to wzięła się do roboty. Nic nie zaczęli robić. Jak to nic nie zaczęli robić? Nic. Policjanci przez 2 tygodnie nie dokonali podstawowych czynności. Przez pierwszy tydzień był długi weekend. To rozumiem, długi weekend, policja nie działa, chociaż uważam, że powinna działać w tamtym powiecie. Natomiast po długim weekendzie jeszcze był tydzień i policjanci dalej spali. Spodziewał się pan, że pan będzie sam bez policji? Nie. Córka mi powiedziała, tatuś, nie bałeś się? Ja się dopiero zastanowiłem, co ja zrobiłem, bo również mogli mieli broń. Siekierę, kije bejsbolowe, mogło być ich 5. A teraz jak pan z perspektywy czasu, jak to powinna być ta akcja zrobiona? Pan zawiadamia policję i jedzie chyba z policją na to miejsce. Policją powinien mieć bynajmniej kamizelkę, obstawę, zasadzka jakaś powinna być zrobiona. A pan sam miał? Sam. To jest najgorsze w tym, że wie pan, ja złapałem złodzieja, a policja go wypuszcza.